Polska jest w światowej czołówce, jeśli chodzi o kardiologię prenatalną. Potrafimy skutecznie pomagać dzieciom z wadami serca, także poprzez zabiegi wewnątrzmaciczne. Niestety, takie działania wciąż nie doczekały się wsparcia, na jakie zasługują, choć często zaoferowana pomoc może uratować życie dziecka. Polska medycyna jest w stanie już teraz pomagać skutecznie nienarodzonym dzieciom, mówi Magdalena Guziak-Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Dokonanie aborcji na dziecku odbiera możliwość poszukiwania dla niego jakiejś skutecznej terapii. Zabijania chorych dzieci zakazał w Polsce Trybunał Konstytucyjny. Wyrok sędziów powinien otwierać drogę do rozwoju w Polsce medycyny prenatalnej. Jednak nie sam wyrok, co właśnie nakłady finansowe z budżetu mogą pomóc wznieść tę medycynę na wyższy poziom. Polska jest w światowej czołówce, jeśli chodzi o kardiologię prenatalną. Nie jest prawdą, że większość wrodzonych wad serca to skazanie dziecka na wieloletnią niepełnosprawność, mówi profesor Joanna Szymkiewicz-Dangel. Część wad wiemy, że zmienia się przed urodzeniem, czyli wada łagodna w połowie ciąży staje się wadą krytyczną pod koniec ciąży. Te wady dotyczą głównie zwężenia lub zarośnięcia zastawek i tętnic wychodzących z serca. Takie zastawki możemy otworzyć albo poszerzyć. Od 10 lat profesor Joanna Szymkiewicz-Dangel prowadzi program, który ma za zadanie pomóc chorym nienarodzonym dzieciom poprzez zabiegi wewnątrzmaciczne. Do tych zabiegów kwalifikowane są te nienarodzone dzieci, o których wiemy, że nie przeprowadzenie takiego zabiegu albo doprowadzi do ich śmierci wewnątrzmacicznej, albo do śmierci noworodka, albo do takiego pogorszenia stanu serca, że to serce będzie na pewno jednokomorowe albo nie będzie można wykonać żadnej operacji. Przy takich zabiegach macica nie jest otwierana. Wszystko robione jest za pomocą igieł i fetoskopu, to znaczy rurki, przez którą lekarz widzi, co dokładnie operuje. Zastawka jak była źle zbudowana, tak dalej będzie źle zbudowana. Ale dziecko otrzymuje szansę na przeżycie także od rodziców, którzy chcą mu pomóc. Ponad 90% rodziców polskich nienarodzonych dzieci z wadami serca, niezależnie od obowiązującego prawa, postanawiało, żeby te dzieci się urodziły i żeby tym dzieciom dać szansę leczenia. Takie skuteczne działania za życiem wciąż wymagają dostrzeżenia i realnego wsparcia, zwłaszcza resortu zdrowia. Profesor Joanna Szymkiewicz-Dangel zwraca uwagę, że program interwencji kardiologicznej, który był prowadzony w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, został stamtąd wyrzucony bez powiedzenia dlaczego. Przez 5 miesięcy, kiedy przestały być wykonywane zabiegi wewnątrzmaciczne w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, usłyszeliśmy od pani dyrektor bardzo wiele przykrych i krytycznych słów dotyczących tego programu, całkowicie nieprawdziwych. Dopiero po kilku miesiącach udało się odtworzyć program i zacząć robić zabiegi w Szpitalu Medicover w Warszawie, który od czasu, kiedy w sierpniu zaczęliśmy tam robić zabiegi, nie dostał za to żadnej zapłaty. Choć od wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej minęło kilka miesięcy, do tej pory resort zdrowia nie sięgnął po żadną pomoc ze strony profesor Joanny Szymkiewicz-Dangel i jej męża, profesora Tomasza Dangela, który w Polsce budował pediatryczną opiekę paliatywną. Standardów, jakie zostały wypracowane w tym obszarze, do tej pory nie wprowadził rząd.